Dokładnie. Zespół tak był budowany. Zespół był budowany przede wszystkim, żeby mieć dwie równorzędne szóstki. Wydaje mi się, że udało nam się taki zespół stworzyć, bo sezon, do którego za moment przystąpimy, trzeba wspomnieć, że to jest 16 zespołów, więc tam będzie ciężko. Będzie też ciekawie, natomiast trzeba się tutaj uzbroić, że ten sezon będzie przede wszystkim fizycznie wymagający i kluczowe będzie tutaj stworzenie równorzędnego pierwszego, jak i drugiego zespołu. Tak, ale zdecydowanie. Akurat teraz, jak jesteśmy w Będzinie, powiem szczerze, że klub jest świetnie zorganizowany. Mamy wszystko na jednym obiekcie. Obiekt jest nowy. Mamy tam cały, no, wszystko, czego sobie możemy zapragnąć, mamy tam przygotowane. Niektóre z klubów w Plusnidze nie mają takiego zaplecza, jakie my mamy, więc jeżeli chodzi od tej strony, to jak najbardziej klub jest przygotowany i faktycznie, tak jak wspominasz, wiele klubów sięga już po zagranicznych zawodników, gdyż chcą podwyższać poziom sportowy swojego zespołu i brakuje gdzieś tam tutaj tych polskich zawodników w takiej jakości. Spodziewam się, że sezon będzie zacięty, na taki się przygotowywuję i wraz z zespołem właśnie do takiego sezonu chcemy się przygotować, żeby nic nas nie zaskoczyło. Poprzedni sezon pokazał, że można być najlepszym zespołem i w finale, że tak powiem, przegrać, więc teraz wydaje mi się, że trzeba być na to przygotowany. Na pewno niedosyt po zeszłym sezonie pozostał, na pewno jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy to siedzi, ale mam nadzieję, że jak już ruszymy, to przestaniemy o tym myśleć, skupimy się tylko i wyłącznie na tym sezonie. Organizacja klubu i to, jak to wygląda przez ostatnie dwa lata, jaki zrobiliśmy postęp, naprawdę jest imponująca i ręce składają się do oklasków, więc tutaj tylko można mówić o samych superlatywach. Natomiast jeśli chodzi o to, jak chcielibyśmy, żeby ten sezon kolejny wyglądał, ten nadchodzący, na pewno chcielibyśmy wygrywać mecze, tak? Ale jak tamten sezon pokazał, wygrywać można, ale chodzi o to, żeby wygrać ten ostatni mecz. Chcielibyśmy wyciągnąć wnioski i postarać się wygrać ten ostatni mecz. No na pewno, też mi się tak zdaje właśnie, że zespoły się bardzo pozmieniały, że jakby te trzony zespołów gdzieś tam troszeczkę się zmieniły, budują się na nowo, ciężko określić jeszcze podział sił w tej lidze, ale myślę, że kilka pierwszych kolejek już da nam odpowiedź tak naprawdę, kto jest mocny albo bardzo mocny. Zdecydowanie. Jestem zaskoczony, powiem szczerze, jak to tutaj wygląda. Poziom rośnie, szczególnie tych zespołów, że tak powiem, które grają w playoffach, tak to ujmę, oczywiście bez urazy. I organizacyjnie, i sportowo to już wygląda bardzo dobrze moim zdaniem. I z roku na rok myślę, że też jest progres.